często zalegają na ulicach miast, rozsypujące się, zaniedbane, a w wielu przypadkach stwarzające również zagrożenie dla zdrowia osób postronnych. Wraki samochodów to niestety wciąż duży problem samorządów, w posiadanie których finalnie wchodzą. Wiąże się to z koniecznością ich utylizacji, a zatem wykładania pieniędzy z budżetu miejskiego. O tym, jakie są procedury i kiedy taki wrak można usunąć, Fatima Orlińska. Okazuje się, że kwestia usuwania zalegających na publicznych drogach wraków nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Za wrak uznaje się pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub taki, którego stan techniczny budzi wątpliwość co do bezpieczeństwa oraz wskazuje, że nie jest używany. Ustawa Prawo o ruchu drogowym nie określa jednak, jak długo pojazd musi stać na drodze, by został uznany za porzucony. Staramy się dotrzeć do właściciela, ustalić stan faktyczny, co jest powodem, że ten samochód jest nieużytkowany. W pierwszej kolejności mogą być sytuacje takie, że stan zdrowotny nie pozwala na użytkowanie takiego pojazdu, albo na przykład osoba wyjechała za granicę do pracy i też jest nieużytkowany. Także te wszystkie informacje są pozyskiwane przez funkcjonariuszy i w przypadku, kiedy faktycznie właściciel nie dokłada starań, aby taki samochód zabezpieczyć, on ciągle ulega pogorszeniu względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego decyzja o odholowaniu tego pojazdu. To w przypadku, gdy właściciel pojazdu nie zostanie zidentyfikowany. Taki pojazd trafia na policyjny parking i jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie zostanie odebrany przez właściciela, przechodzi na własność gminy i może zostać wystawiony do sprzedaży lub po decyzji odpowiedniej komisji zostać zezłomowany. Auto jest tak samo, jak było zaparkowane, ładowane na nasz samochód i tak samo, jak było załadowane tutaj, jest rozładowywane po prostu na parkingu policyjnym. Od zeszłego roku wyholowaliśmy ze Straży Miejskiej takich wraków, myślę, że około 20-30. Mamy akurat przetarg tylko i wyłącznie na Chorzów. To są takie widełki, bo nie powiem pani dokładnie, jak to tam wyglądało, ale ogólnie jest to około 20-30, może i więcej, może i mniej. Nie jestem w stanie tego powiedzieć tak naprawdę teraz, jak to wyglądało, ale było ich tak naprawdę dużo. Za co dużo musi zapłacić miasto, bo to finalnie samorząd staje się właścicielem wraku. Jak mówią przedstawiciele urzędu, przejęcie własności wynika z regulacji prawnych. Usuwanie zalegających wraków jest konieczne przede wszystkim dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Sam koszt możemy odnieść się do ubiegłego roku. W mieście Chorzów umowa na odholowanie i utylizację takiego pojazdu to ponad 100 tysięcy złotych. Dla miasta pytanie, czy to jest duży koszt? Jest to duży koszt, ale oczywiście jest to uwarunkowane ustawą, więc jest to na obowiązek nałożony ustawą, ale z drugiej strony jest to bardzo ważne, żeby dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, bo przecież te samochody zalegają na parkingach, na krawężnikach, do tego dostają się postronne osoby. Pieniądze z ewentualnego złomowania odholowanego wraku pozostają w mieście.